Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika Wieczór, czyli wieczorną debatę w telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu. Są z nami pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dobry wieczór z Radomia. Po lewej stronie ekranu pan poseł Andrzej Grzyb, PSL Trzecia Droga. Witam serdecznie pana posła. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam z Wielkopolski Południowej. W dół ekranu po lewej stronie jest pan poseł Grzegorz Adam Płaczek z Konfederacji. Kłaniam się, panie pośle. Dobry wieczór, ja pozdrawiam wszystkich i ze Śląska dzisiaj. I pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Suwerenna Polska. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam gości na łączeniach, telewidzów i pozdrawiam serdecznie z Małopolski. Szanowni Państwo, od tematu ryb zaczniemy, bo to ponury obraz się rysuje. Tam ostatnią cyfrę, którą zobaczyłem, to jest chyba ponad 170 ton martwych ryb, ale ta sytuacja się zmienia. Zobaczmy materiał. Masakra, po prostu to tak jakby, nie wiem, no to pół wieku nic nie będzie. Panie Dziejku, dla nas wędkarzy to jest żałoba. Tylko trzeba znaleźć przyczynę i skutecznie z tym walczyć na przyszłość. To jest tylko tyle. Ale skala tego, co się tutaj wydarzyło, chyba jest przerażająca. Tak, jest przeogromna. Jest chyba największa w Polsce. Nic do tej pory takiego się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że to jest ostatnie takie coś, co spotkało wielu wędkarzy, nie tylko. Skala jest ogromna. I brak słów. To jest ciężko naprawdę objąć w kilku słowach to, co tu się dzieje, ale patrząc na te ogromne ryby, które wyciągaliśmy, to jest naprawdę ogromna strata dla świata wędkarskiego. Ta sytuacja jest tragiczna, katastrofalna. No praktycznie cały rybostan, można powiedzieć, tego zbiornika już nie istnieje. Tyle. Uczestniczył pan w tej akcji tutaj od kiedy? Jak długo? Od wtorku praktycznie. Codziennie po około 5-8 godzin, różnie. Duże siły zaangażowane wędkarzy tutaj, tej braci rybackiej. Moim zdaniem no to gro roboty właśnie wykonali wędkarze, wykonali po prostu wolontariusze, nie tylko wędkarze, w ogóle miłośnicy przyrody i tego akwenu. No jutro minister ma przyjechać, Zielińska ponoć. No, odrobinę za późno. Właśnie, smutne bardzo obrazki, tylko mi się zrobiło jeszcze smutniej, jak sobie przypomniałem, co się działo 2 lata temu. Też to miłe obrazki nie były, no ale wtedy mieliśmy kanonadę, ogłuszającą kanonadę propagandy, że rtęć, że kadm, że rybak jakiś czy wędkarz się poparzył w ogóle w tej wodzie. I Greenpeace w takich strojach jak kosmonautów tam pobierało jakieś próbki, no i pogrzeby tym rybom robiono. Nie wiem, pan poseł Norbert Kaczmarczyk, nie wiem, czy pan pamięta te wydarzenia 2 lata temu. Pani marszałek Polak o tej rtęci mówiła. A w ogóle narracja była taka, że to chyba osobiście Jarosław Kaczyński tam sypał czy wylewał, nie wiem, tę rtęć do rzeki, żeby wszystko wytruć. Pamięta pan, panie pośle, tamte narracje? Dlaczego dzisiaj w zasadzie Telewizja Republika jest jedyną, która no, informuje obszernie o tej sprawie? Pamiętam tamte wydarzenia. Nagonka na rząd Zjednoczonej Prawicy w tamtym momencie była olbrzymia. Obserwowaliśmy z każdej strony konferencje prasowe posłów opozycji. Cały czas było nawoływanie do dymisji wtedy ministra Jacka Ozdoby. Obarczanie jego i suwerennej Polski i całego rządu Zjednoczonej Prawicy winą, to zdarzało się praktycznie codziennie. Tak naprawdę odbijanie tej narracji antyrządowej to była nie dość, że codzienna praca w rządzie polegała na normalnej pracy urzędowej, to jeszcze cały czas trzeba było odkłamywać rzeczywistość i raz się to udawało lepiej, raz gorzej, więc rzeczywiście ta praca propagandowa została wykonana przez wtedy opozycję.
decyzję dzisiaj rząd. Widzimy, że sytuacja zmieniła się. Widzimy, że dalej problem istnieje, jest olbrzymi, niespotykany dotąd, a jednocześnie nie jest obszernie pokazywany w mediach. Nie widzimy, nie czytamy o tym coraz to nowych informacji z nagłówków. Nie ma wydań specjalnych informacji. Nie jeżdżą reporterzy, nie śpią, nie rozbijają namiotów, nie pokazują tego cały czas. Więc jednak jest różnica w narracji. Ja oczywiście chciałbym, żeby rząd uporał się z tą sprawą, ale nie w taki sposób, by wykorzystać niestety tą złą sytuację do tego, by cały czas mówić o tym, że odbudowa potencjału rzeki ma doprowadzić do sytuacji, w której żeglowność Odry będzie skasowana totalnie, bo niestety taką narrację również obserwowałem, więc jest to również wykorzystywanie przez ekoterrorystów tej sytuacji, by po prostu niszczyć gospodarstwo, jeśli chodzi o gospodarność, jeśli chodzi o biznes w Polsce, bo tutaj również taką narrację obserwuję. To jest niebezpieczne. Kibicuję tutaj rządowi, żeby wyszedł z sytuacji, ale na pewno nie kosztem żeglugi, nie kosztem przedsiębiorstw i rozwoju Polski, bo tutaj mam nadzieję, że ta pieczę nie zostanie przygotowana na tych rybach, na tych martwych rybach i na tej trudnej sytuacji. Pan poseł Andrzej Grzyb, panie pośle, no właśnie, co się dzieje, bo no, słyszeliśmy, że pani minister Zielińska ma jutro tam na tę Odrę się udać, ale ja nie widzę jakichś działań rządu. Politycy koalicji rządowej no jakby zniknęli. Donald Tusk, harata w gałę, o czym dzisiaj jeszcze będzie. Natomiast co zrobić, żeby takie rzeczy się tam nie powtarzały? Bo ja się nie znam na rzekach i na w ogóle hydrologii, ale fachowcy mówią, że po prostu trzeba tę Odrę spiętrzyć, trzeba ją pogłębić, co posłuży zarówno transportowi rzecznemu, jak i właśnie będzie więcej wody w tej rzece, no i rybom będzie łatwiej żyć. Jak państwo pamiętacie, zarówno wtedy, jak i teraz, głównym problemem to jednak nie jest woda z samej rzeki Odry, tylko to, co do tej rzeki Odry jest zrzucane. I to jest zrzucane w dużej mierze, w szczególności z kopalń. To zasolenie sprawia w dużej mierze, jak i również inne czynniki, które pochodzą z działalności gospodarczej. No pani minister Zielińska nawet się cieszyła, że któraś z kopalń, już nie pamiętam, która kopalnia zostanie zamknięta, bo będzie rzeka czystsza, no tylko ci górnicy stracą pracę, no taka prawda. Panie redaktorze, przecież to jest też splot czynników. Zarówno wtedy, kiedy mieliśmy to problem po raz pierwszy, tym problemem to z jednej strony właśnie to zjawisko, bo tego zjawiska nie ma wtedy, kiedy są relatywnie niskie temperatury w Polsce, a ponieważ mamy ciepłe lato, co tu dużo ukrywać, no to też to zjawisko jest dużo bardziej widoczne i te ryby padają. No, tego się nie da rozwiązać bez ograniczenia zrzutów ścieków czy też wód zasolonych do tej rzeki. Tu nic nie da pogłębienie rzeki, tu nic nie da jej użeglownienie, bo ono może służyć samej gospodarce i żegludze śródlądowej. Natomiast musi być po prostu większa odpowiedzialność wszystkich tych, którzy z tej rzeki korzystają. A może politycy byliby odpowiedzialni bardziej najpierw, bo to ta sama pani Urszula Zielińska 2 lata temu mówiła, że ta występowanie tej algi złotej jest sprzeczne z rozumem, czy jakoś tak. No i jednak Panie redaktorze, znała, że to jest głównym powodem. Ale jak ja pamiętam, wszyscy uznali, że po tych różnych perturbacjach co do przyczyny, a łącznie z rtęcią, o której mówiła pani marszałek Polak, że jednak główną przyczyną był zakwit właśnie tej tak zwanej złotej algi, która w określonych warunkach się rozwija, więc wysoka temperatura, wysokie zasolenie. Zawsze czynniki biogenne, które zabierają tlen w wodzie, obojętnie czy to są algi, czy też inne mikroorganizmy, czy organizmy roślinne zabierające tlen z wody, powodują tego typu sytuacje. Następuje tak zwane zjawisko przyduchy i w ramach tego w szczególności największe organizmy wodne, które żyją, padają.
tutaj nie ma innego rozwiązania jak ograniczenie zrzutów. Pamiętacie państwo, że wtedy stwierdzono setki. Ja pamiętam setki taką sytuację w Chorwacji, jak przepraszam, poproszono mnie i innych skiperów jachtowych, żeby pływać po takiej zatoczce, bo właśnie grozi przyducha, a jak jachty pływają, to tam jakoś mieszają tę wodę. No, tak. Może właśnie trzeba żeglować po tej Odrze. Panie redaktorze, ile tych jachtów by trzeba było uruchomić? Wątpię, czy przy tej flaucie, która była w ostatnich dniach, dałoby się w ogóle żeglownie przesuwać. Ale motorówki to i owszem. Czy też stacje napowietrzania, które są na zbiornikach stojących, a więc na jeziorach, na ewentualnie tam, gdzie są zastawki zrobione, mówię o sztucznych zbiornikach, tam oczywiście napowietrzanie ma sens. Natomiast na rzece takiej jak Odra, to wydaje mi się, że akurat ten system nie zda egzaminu. Tutaj pewnie piętrzenie wody, która by ewentualnie spadała z pewnej wysokości w ramach tego spadku, tego gradientu, napowietrzała się, bo tam, gdzie są różnego rodzaju progi, porochy i tak dalej, to tamta rzeka, ona uzyskuje ten dodatkowy tlen poprzez napowietrzanie. Natomiast tam, gdzie jest rzeka leniwie płynąca, to tam tej możliwości nie ma. Więc w moim przekonaniu nie ma innego wyjścia, po prostu trzeba usunąć wszystkie przyczyny, które powodują, że rzeka jest obarczona zrzutem ścieków i w tym również wód zasolonych, które są pochodzą z eksploatacji kopalni. No, musimy to obiektywnie przyznać, że tak jest, plus do tego oczywiście też nadzwyczajne warunki termiczne. No, dzisiaj na przykład było 30 stopni u mnie, więc to też pokazuje, że mamy relatywnie ciepłe lato. Nikt z nas nie jest ekspertem od rzek, od hydrologii, ale akurat rozmawiałem z taką osobą, która mówiła, że no właśnie spiętrzenie wody w rzece, właśnie jej uregulowanie, pobudowanie zbiorników retencyjnych sprawiłoby, że tej wody po prostu byłoby więcej w rzece i relatywnie te wszystkie czynniki, które rzeczy zagrażają, byłyby no jakby rozpuszczone w większej ilości wody. Niewątpliwie retencja, pan redaktor. Doktor ma rację, niewątpliwie retencja, zatrzymywanie wód w Polsce jest nam wszystkim potrzebne. Nie tylko to dotyczy Odry i Dorzecza, choć ja tutaj jestem akurat w takim miejscu, gdzie ma być na prośnie budowany zbiornik i to jest od kilkudziesięciu lat ten projekt, który jest zbiornikiem z jednej strony retencyjnym, a z drugiej strony ma być zbiornikiem również przeciwpowodziowym, prawie 1200 hektarów. No i jest na miejscu numer jeden ze zbiornikiem Myscowa, no ale jak do tej pory mamy kłopot z tym, żeby ta inwestycja się rozpoczęła, miała się rozpocząć między innymi z pieniędzy KPO. No, pan poseł Grzegorz Płaczek, jak pan patrzy na to, co się stało teraz, to co się stało dwa lata temu, bo tam wtedy te żółte, czerwone paski w telewizjach, no po prostu aż oczy bolały. No, dzisiaj jakoś nie ma problemu z tą sytuacją, a jest no wypisz, wymaluj taka sama. No tak, myślę, że wszyscy posłowie, których dzisiaj pan zaprosił, panie redaktorze, mają podobne widzenie. Widzimy, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o tak zwane złote algi, ale również ten zrzut pieków przemysłowych, o których przed chwilką był uprzejmy powiedzieć pan poseł. Problem polega na tym, że my się nie uczymy na własnych błędach. Oczywiście rząd obecny będzie się przerzucał odpowiedzialnością i będzie obwiniał zaniechania poprzedniego rządu. Poprzedni rząd będzie się bronił, mówiąc, że zaniechań nie było. Jesteśmy w sytuacji takiej, że co by nie mówić, mówimy o dziesiątkach ton ryb, które zdychają na naszych oczach. Teraz pytanie, co my jako posłowie, co rząd obecny powinien zrobić? Oczywiście pojawiają się pomysły związane z perhydrolem, pojawiają się pomysły rozwiązywania tu i teraz tego problemu, ale doskonale wiemy i tutaj zwracam się do posłów, którzy nie są dzisiaj zaproszeni, bo do tych posłów, którzy rządzą obecnie krajem. Problem polega na tym, że obecny rząd nie zarządza ryzykiem i nie podejmuje decyzji, które by miały doprowadzić w przyszłości do sytuacji, żebyśmy nie musieli robić kopii i wklej. Obecnie sytuacja pokazuje, że rząd zajmuje się rzeczami mało znaczącymi, a my mówimy o katastrofie. Kanał Gliwicki i jezioro to jest miejsce, nie tylko miejsce odpoczynku, bo tam na większości terenów jest zakaz kąpieli, ale tam rzeczywiście no,
funkcjonuje tam pewne środowisko i rybackie, i to jest część naszego życia. Tego się nie da odbudować w ciągu kilku miesięcy. I szczerze powiem, jako Ślązak, bo to dotyczy bezpośrednio Gliwic, tak? Bardzo proszę, panie pośle, słyszymy pana. A przepraszam, to jakaś przebitka była. I szczerze, jako poseł z ziemi śląskiej, zastanawiam się, jaki pomysł ma obecny rząd na to, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Rzecz absolutnie skandaliczna dla mnie, że my się dowiadujemy, no, dzięki również telewizji Republika, że pani minister dopiero przyjedzie jutro do Gliwic. Ja się pytam, gdzie w takim razie pani minister była wczoraj i przedwczoraj, kiedy ludzie, nie tylko strażacy, nie tylko żołnierze wojska obrony terytorialnej, ale zwykli normalni ludzie chodzili w maseczkach, w rękawicach i wyławiali te śnięte ryby. Nie wiem, co pani szczerze powiedziawszy minister robiła, bo jakbym słyszał o takiej katastrofie, to w tym samym dniu wsiadłbym od razu w pociąg i przyjechał do ludzi i zastanowił się, jak należy tym ludziom pomóc. Może jestem człowiekiem małej wiary, ale jakoś tak zakładam, że pani minister by tu niewiele pomogła, akurat ta pani minister, ale... To, że niewiele pomogła, to tego nie wiem. Pytanie, czy pomoże, ale obawiam się, że odpowiedź znam. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, no bo to jest szerszy temat, to nie jest temat wyłącznie ryb, które, no, dzisiaj rzeczywiście niemiło się to bardzo ogląda. Szkoda i wędkarzy w Gliwicach, i tej społeczności, i oczywiście samych ryb. Ale to jest dyskusja w ogóle, jak gospodarować wodami w Polsce. Skądinąd znane są statystyki mówiące o tym, że po prostu ta retencja w Polsce i stan u regulacji rzek jest dalece niewystarczający. Tego się nie da załatwić bardzo szybko. No ale ta koalicja przecież, jeśli chodzi o samą Odrę, no, odstępuje od tych inwestycji, które były już zaplanowane. Tam proszę mnie poprawić, ale chyba na 71 zostało zarzuconych tych inwestycji, a na Dolnej Odrze ma być park narodowy czy jakiś krajobrazowy, no, co wyklucza jakiekolwiek inwestycje. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Ja tylko przypominam, że to, co się działo w 2022 roku, było ewidentnie politycznie wykorzystywane przeciwko ówczesnemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście byliśmy atakowani, zresztą byliśmy atakowani w zasadzie w każdej sprawie. Przypomnę słynne wiewiórki, później mordowanie drzew i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc no, ta historia pani marszałek Polak z rtęcią, no, ona przecież żyła przez parę tygodni, aż wreszcie naukowcom udało się ustalić, że podstawową przyczyną jest rzeczywiście ten zakwit złotej algi. Panie redaktorze, z tego rodzaju tragedii rzeczywiście powinniśmy wyciągać wnioski. I z tego, co się orientuję, pisała zresztą pani minister Golińska o tym, kiedyś wiceminister ochrony środowiska, że właśnie dzięki tym działaniom rządowym w tamtym roku, mimo tego, że warunki były przecież bardzo podobne, było równie ciepło latem, zakłady przemysłowe, tak jak rzeczywiście spuszczały do Odry ścieki, niewiele w tym zakresie się zmieniło, ale w tamtym roku takiej tragedii nie mieliśmy. A jeszcze raz podkreślę, warunki były podobne. Teraz jest wyraźnie gorzej i rzeczywiście szkoda, że nie ma tutaj przedstawicieli rządu, którzy wsparliby te lokalne środowiska w tej nierównej walce. To jest rzeczywiście historia straszna. Nie wykorzystujemy jej politycznie, bo zupełnie inaczej podchodzimy do uprawiania polityki niż Platforma. No ale porównania nasuwają się same. No i ten drugi wątek, który pan redaktor podniósł, to jest no właśnie historia związana z modernizacją Odry i wykorzystania jej do celów gospodarczych, tak jak zresztą robią to Niemcy. Więc jak sądzę, tego rodzaju wydarzenia będą przez Ministerstwo Ochrony Środowiska wykorzystywane do tego, aby te inwestycje zamknąć. Ma pan rację, że ten park Dolnej Odry przecież jest już zapowiedziany.
a pani minister Zielińska co i rusz udziela coraz dziwniejszych wywiadów mówiących o tym, że żegluga na rzece Odrze właśnie zabiera powietrze rybom i w związku z tym one właśnie giną. Co więcej, że transport rzeczny jest kompletnie nieopłacalny, że to jest już historia i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że to jest ekipa, szczególnie w resorcie ochrony środowiska, której działania nic dobrego w tym zakresie nie wróżą. Ja mam nadzieję tylko, że przyjdzie jakieś otrzeźwienie innych koalicjantów i rzeczywiście tego rodzaju polityka likwidująca możliwość przewożenia Odrą różnego rodzaju towarów, a tym samym hamująca możliwość rozwoju portu w Świnoujściu, jednak odejdzie do lamusa i będą realizowane przedsięwzięcia, które przecież zostały na Odrze zaprojektowane, co więcej, zostały zabezpieczone na to środki finansowe, przynajmniej w budżecie tegorocznym. Szanowni Państwo, ten tydzień to powinien, no już sama data 15 sierpnia, rocznica wielkiego polskiego zwycięstwa pod Warszawą, nad wojskami bolszewickimi, powinna nas skłaniać do takiej refleksji dotyczącej stanu naszego bezpieczeństwa. No tymczasem mieliśmy w tym tygodniu dużo informacji, które to bezpieczeństwo stawiają pod znakiem zapytania. Poproszę o materiał. Macki rosyjskiego agenta Pawła Rubcowa, znanego też jako Pablo González, penetrowały polskie środowisko dziennikarskie. Jego partnerką była dziennikarka Magdalena Hodownik, która brała udział w najważniejszych wydarzeniach z udziałem najwyższych urzędników państwowych i która była blisko z tak zwaną współczesną elitą dziennikarstwa. Głuchy na doniesienia nie pozostaje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Wystosował do premiera Donalda Tuska list, w którym prosi o podjęcie wspólnych działań. Zwracam się do pana premiera z wnioskiem o podjęcie w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji działań mających na celu zapobieżeniu wskazanemu wyżej ryzyku. Bez podjęcia stosownych działań istnieje obawa, że w najbliższych latach opinia publiczna może być współkształtowana przez osoby pozostające pod wpływem służb obcego państwa. Istnieje bowiem obawa, że Hodownik i jej partner, rosyjski agent, mogli mieć skuteczny wpływ na dziennikarzy w Polsce. Co więcej, pozyskane wrażliwe informacje mogły trafiać bezpośrednio na Kreml, do zbrodniarza wojennego Władimira Putina. Osoba pana Gonzalesa pokazuje, że ta wojna hybrydowa jest rzeczywista. Gdy Magdalena Hodownik uczestniczyła w konferencjach premiera Donalda Tuska, jak chociażby w tej z udziałem kanclerza Niemiec Olafa Scholza, dziennikarze Republiki nie byli wpuszczeni na to wydarzenie. Przepraszam bardzo, czy wyjdzie ktoś do nas z Centrum Informacyjnego Rządu? No nie chce pan do nas wyjść i powiedzieć nam, dlaczego nie zostaliśmy akredytowani? Historia się powtarza. Prawidłowo składamy wnioski o zgodę na udział w konferencji premiera. Pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów naszych wniosków nie rozpatrują. W rezultacie nie możemy pokazać państwu tego, co ma do przekazania Polakom premier Donald Tusk, a jemu samemu nie możemy zadać pytań. No właśnie, to jest jeszcze problem tego, nie tylko tych informacji, które pan pułkownik, bo to jest pułkownik Pawka González, jakby wysysał z towarzystwa, w którym się obracał, ale też i przekazów, które narzucał, nie wiem, w każdym razie zbieżnych przekazów z tym, co robiła lewicowa prasa. No między innymi strajk kobiet. Pan González kwestionował obronę polskiej granicy z Białorusią. No generalnie to był antyrządowy wtedy przekaz. Pan poseł Norbert Kaczmarczyk. Jakieś lekcja z tego wyciągniemy my wszyscy, bo to nie jest tylko kwestia, nie wiem, partyjna, ale to jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ja, panie redaktorze, myślę, że lekcji z tego nie wyciągniemy, dlatego że internet i swoboda związana z działalnością w internecie została wykorzystana przez rosyjską propagandę i niestety przez agentów, którzy są zainstalowani w Polsce, podburzana była opinia publiczna, cały czas atakując
przez te dwie kadencje atakując rząd Zjednoczonej Prawicy i małe wydarzenia o skali tak naprawdę minimalnej albo mało znaczącej były tak naprawdę budowana była z tych wydarzeń narracja ogólnoeuropejska, a czasem ogólnoświatowa. To pokazuje, w jak niebezpiecznym momencie jesteśmy, bo to pokazuje, jak bardzo państwa suwerenne i państwa niepodległe są niepożądane w Unii Europejskiej. Państwa, które same o sobie stanowią, które są wybierane przez obywateli, którzy mają możliwość obejrzenia i zapoznania się z programem danej partii politycznej czy wywiadów telewizyjnych, ale widzimy, że to jest niszczone. Przez wiele lat w Polsce ten koncentracja mediów skupiła się wokół środowisk lewicowo-liberalnych. Sukcesywnie również kwestia związana z szeroko pojętą kulturą poszła w tym kierunku. Do tego stopnia, kiedy rozmawia się z artystami, którzy chociażby zasiadają w Sejmie, bo przecież żadną tajemnicą jest, że pani poseł, pani minister Chorosińska opowiadała o sytuacji, kiedy została posłanką. To nie jest łatwe w środowisku, to nie jest do końca akceptowalne, jeśli jesteś po tej drugiej stronie. A dlaczegoż by nie można być po jednej albo po drugiej? Ano dlatego, że ta strona prawicowa przez ostatnie lata była i jest bardzo mocno atakowana i niszczona. Jest tak zwane odwrócenie zastosowane, bardzo popularne i lubiane przez Rosjan. Jeśli sam fotografujesz się z Rosjanami na molo, z Putinem, obściskujesz i masz z nim relacje, to wmów opinii publicznej, że proputinowski jest Jarosław Kaczyński. To wmów opinii publicznej społeczeństwu, że PiS jest najbardziej proputinowską partią w polskim parlamencie i w Polsce. Wmawiaj obywatelom, że pomoc Polakom w Polsce powiatowo-gminnej poprzez wykonywanie mandatu posła i senatora i rekomendowanie pewnych działań w Polsce powiatowo-gminnej jest to przestępstwo i naruszenie prawa. Wmawiaj to opinii publicznej tak długo, aż ta opinia publicznie to zapewni. I to kłamstwo powtarzane wiele razy czasem znajduje grunt, który powoduje, że my straciliśmy władzę, bo my wygraliśmy wybory, natomiast nie na tyle mocno, by móc zbudować samodzielny rząd i by po raz trzeci w Polsce sprawować władzę. Lekcja jest taka, by na pewno bardziej uczulać obywateli na propagandę, którą widzimy w internecie, której się coraz częściej gubimy. Widzimy te deepfake'i, czyli głębokie oszustwa, głębokie fejki, które prowadzą do tego, że na przykład pan prezydent mówi słowa, których nigdy nie wypowiedział, czy też Donald Tusk, czy inni politycy. I my w pewnym momencie możemy być ofiarą jako państwo takiego głębokiego fejka, kłamstwa i doprowadzić na przykład do sytuacji trudnej, wojny domowej. Pamiętamy sytuację chociażby z czasów, kiedy paliwo było zagrożone. Mówiło się, że na stacjach nie będzie paliwa, nie będzie dostaw i wszyscy obywatele ruszyli na stację paliw, ruszyli do bankomatów. Była akcja, która mówiła o tym, że na granicy dzieją się straszne rzeczy i trzeba zastopować żołnierzy, którzy tam atakują biednych ludzi. Proszę zobaczyć, że my na każdym kroku przez te dwie kadencje mieliśmy pod górę. Mówiło się, że my bijemy ludzi na ulicach, obywatele, którzy chcieli zniszczyć i zwalczać władzę Zjednoczonej Prawicy, podchodzili pod Sejm, podchodzili pod hotel poselski, chcieli wtargnąć do środka, donoszono do organizacji międzynarodowych, mówiąc, że trzeba Polsce zablokować środki. Polaków trzeba zdusić ten rząd, by wygrała opozycja, by wygrał Donald Tusk, by doszło do władzy grupa, która lubi się na salonach europejskich, czyli tak naprawdę jest poddańcza władzy Berlina, która układała się z pułkownikiem GRU. Oni się lubią, jak się okazało, z pułkownikiem GRU. No, taka jest panie prawda. Panie redaktorze, przepływ towarów, ludzi i usług widząc po Nord Streamie, po nazwiskach, byłych kanclerzach współpracy niemiecko-rosyjskiej i tych elitach, w których obraca się również nasz obecny premier, boli mnie i zastanawia, w którym momencie my jesteśmy. Rezygnujemy ze strategicznych inwestycji, CPK, rezygnujemy z inwestycji, które mogłyby doprowadzić do tego, by Polska rozwijała
rosła w siłę. Staramy się zbudować narrację państwa, które się wygasza, które ma problemy. Cały czas czytamy o zwolnieniach, czyli widzimy sytuację, w której państwo zaczyna stopować gospodarkę. Po co to robi Tusk? Ja sobie przypominam, że może to doprowadzić do analogicznej sytuacji, by Polaków po prostu wygonić za granicę i by znów było tak, jak było, i by prawica miała problem z powrotem, z dojściem do władzy. Więc ja przede wszystkim chciałbym uczulić obywateli na to, uwrażliwić, że kłamstwo jest coraz mocniejsze, zło jest coraz mocniejsze, i by dociec prawdy i znaleźć tą prawdę, trzeba czytać wszystko i jeszcze wyciągnąć swoje wnioski. To jest ta bolesna prawda i mam nadzieję, że jako Polska wyciągniemy z tego wnioski już przy najbliższych wyborach prezydenckich, by ostoją polskości, ostoją konstytucji i ostoją suwerenności był polski prezydent. Jasne. Mamy stan teraz taki, że są, funkcjonują de jure, znaczy nie faktycznie, ale zgodnie z prawem, powinny funkcjonować dwie komisje do badania rosyjskich wpływów. Jedna ta państwowa, pan prezydent powołana na mocy ustawy, pan prezydent odmówił podpisania ustawy likwidującej tę komisję. Natomiast ona jest, ta komisja jest nieobsadzona, no i z oczywistych powodów nie może w praktyce funkcjonować. Za to funkcjonuje ta rządowa komisja powołana rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów. No i ta komisja, takie podsumowanie po dwóch miesiącach pracy raczyła obwieścić na niecałe półtorej stroniczki, i tam o panu Gonzalesie czy tym podobnych problemach nie ma ani słowa, pan poseł Grzegorz Płaczek. Zdajmy sobie sprawę z tego, jak ważki i ważny dla bezpieczeństwa państwa temat poruszamy. My oczywiście możemy się znowu przerzucać odpowiedzialnościami, jaki rząd jak lepiej sobie radził, natomiast mówimy generalnie o szpiegostwie. Mówimy o sytuacji, że ktoś pod przykrywką działa na rzecz nie Polski, nie polskiego interesu stanu, jest pracownikiem służb specjalnych wrogiego nam państwa i zapewnia wszystkich widzów, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. Kilka lat temu gruchnęła informacja, że w Unii Europejskiej zostało wydalonych ponad 500 dyplomatów, którzy okazali się ostatecznie, że są rzeczywiście szpiegami. Mówimy o sytuacji obecnie w Polsce, że pan Gonzales został oddany w ręce prezydenta Putina, okazał się rzeczywiście agentem GRU, i przy jego boku, i to nie mówimy o tygodniach, o miesiącach, mówimy o latach, pracowała pani, która do dziś, jeżeli się nie mylę, ma możliwość wchodzenia do polskiego Sejmu, ma możliwość nawiązywania relacji z politykami, z osobami na najwyższym szczeblu. No, ma możliwość zadania pytania premierowi Tuskowi. Telewizja Republika nie ma takiej możliwości. Sam wybór jest no, chyba dosyć znaczący. No tak, i zastanawiam się jako poseł, o co w tym wszystkim chodzi, dlatego że przecież mamy służby kontrwywiadu wojskowego, mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mamy potencjalnie osoby, które powinny nie dopuszczać do tego typu sytuacji. Panie pośle, przepraszam, wejdę w słowo, bo akurat w okienku obok widzimy, pan wspomniał o służbie kontrwywiadu wojskowego, to tam jeden z bohaterów tego filmu pije wódkę z agentami Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Pan uważa, że to nie powinien być główny temat pracy już obu tych komisji. Tak, ale my się już przyzwyczailiśmy, myślę, że z wszystkimi zaproszonymi dzisiaj posłami, że te żółte paczki TVN-u zamiast rzeczywiście pokazywać
problemy prawdziwe, a bezpieczeństwo państwa jest przecież chyba numerem jeden dla nas wszystkich, pokazuje jakieś bzdurne informacje i rzeczywiście no jesteśmy w bardzo trudnym momencie, jeśli chodzi o taką pewną narrację, taką prawdziwość w tej narracji. Pamiętajmy, że no to też taka ciekawostka być może dla widzów, że my nie możemy się tylko i wyłącznie również skupić na tym jednym przykładzie i na tej jednej pani, dlatego że dla widzów być może będzie to ciekawa informacja. Ale panie pośle, przepraszam, znowu wejdę w słowo, ale to jest taki bardzo emblematyczny przykład, bo ten człowiek no, nie miał żadnych problemów, żeby w ten lewicowy światek medialno-polityczny wejść. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie jak najbardziej to jest rzecz, która powinna... powinna rozpocząć pewną debatę w Polsce między politykami. Ja skończę tylko to zdanie, bo być może to pokaże skalę i widzowie zrozumieją, o czym my mówimy jako politycy. Zewnętrznych, oficjalnych tak naprawdę agentów, szpiegów, jeśli chodzi o Chiny, jest na całym świecie 250 tysięcy. Wystarczy trochę poczytać. 250 tysięcy. Mówimy o jednym kraju. Mało tego. Pamiętajmy również, to być może to też będzie jakaś ciekawostka dla widzów, pamiętajmy, że szpiegów, agentów nie mają tylko i wyłącznie państwa, które są wrogie do Polski. To są również, każde państwo tak działa, to są również tak zwani sojusznicy, ponieważ każdy chce wiedzieć, co w sprawie piszcie. No to jest bardzo dobrze postawione pytanie, panie redaktorze, co my powinniśmy robić. Jeszcze nie mówiliśmy o czapkach Aurory, powiem później. Przepraszam, ale tam chyba jakaś rozmowa się nakłada o czapkach. Panie pośle, bardzo proszę, my słyszymy dobrze, wszystko jest w porządku. Dobrze, okej. Więc musimy sobie zdać sprawę, o czym my mówimy. Mówimy o siatce, agenturze. Jeżeli, a to jest tylko na pewno czubek góry lodowej, jeżeli my dowiadujemy się, że pani, która ma postawione zarzuty w kwestiach bezpieczeństwa państwa, chodzi po Sejmie, no to ja krótko mogę powiedzieć tylko szczerze, że jestem mocno zaniepokojony i albo coś z tym wszystkim zrobimy, albo za chwilkę będziemy mieć agentów na najwyższym szczeblu administracji rządowej, co byłoby bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa Polaków. Pan poseł Andrzej Grzyb, panie pośle, półtorej stroniczki urodziła ta rządowa komisja na takim poziomie, że prawdę powiedziawszy uszmokresista by chyba lepsze wypracowania pisał. Za to merytorycznie tam no, nie ma nic na te tematy, które rzeczywiście trzeba by badać. O panu Rubcowie nie ma ani słowa, o tym, co wyprawiało byłe kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, też nie ma ani słowa. W zasadzie nie ma żadnej sprawy, którą należałoby załatwić i do końca wyjaśnić. Za to są takie zapowiedzi, że tam o Karakale będą badać kwestię kontraktu Karakali, co można wyjaśniać, no tylko akurat może nie w tym miejscu, nie w tym gronie. Pan poseł Andrzej Grzyb. Panie pośle, czy się słyszymy? Mamy kłopot z połączeniem z panem posłem Andrzejem Grzybem, to może pan poseł Zbigniew Kuźmiuk przejmie to pytanie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dwie sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście ten rosyjski szpieg, jego wartość dopiero zobaczyliśmy w ostatnich dniach, wtedy kiedy został przekazany Rosji, że wszystkich tych szpiegów na lotnisku witał Władimir Putin, a więc to nie był jakiś pośredni człowiek, ale bardzo poważny agent włożony tutaj w środowisko dziennikarskie. Co więcej, no, współpracował, czy był bardzo blisko z jedną z dziennikarek, a jak się okazuje, z jakąś większą grupą. To po skali kasowania zdjęć na różnego rodzaju portalach można się przez dziennikarzy właśnie z tego środowiska liberalno-lewicowego można się zorientować, jaka to była znajomość. Teraz zresztą internauci to obserwują, że to czyszczenie internetu
jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo intensywne. Ja mam nadzieję, że polskie służby jednak te materiały będą posiadały i będą je analizowały. I panie redaktorze, rzeczywiście rzecz jest rozwojowa. Miejmy nadzieję, że ona jest badana, w szczególności te kontakty dziennikarskie, bo jak wiemy, dziennikarze lubili odwiedzać mieszkanie tych obojga państwa. No i okazuje się, że tam w oddzielnych pomieszczeniach nawet rosyjski szpieg bardzo chętnie ładował telefony i komputery dziennikarzom, więc z czym wyjechał, można się tylko domyślać. Ale żebyśmy, że tak się wyrażę, nie skoncentrowali się tylko na tym przykładzie, który jest znamienny i rzeczywiście niezwykle medialnie nośny. No, ja tylko przypomnę, bo pan pokazywał te obrazki przed chwileczką. Przecież mieliśmy czteroletnią umowę FSB ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Panie redaktorze, przez 4 lata ci ludzie wzajemnie się odwiedzali i rozumiem, że nie tylko popijali, tak jak tam w Kadynach, ale także no, realizowali obowiązki wynikające z tej umowy. Popijali nie tylko w Kadynach, bo to wiadomo, tam w wielu innych miejscach może. No więc właśnie, panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że z tamtej strony przyjeżdżali fachowcy, lepiej przygotowani niż ten dziennikarz i mieli wgląd we wszystko, co sobie w Polsce zażyczyli, mimo tego, że my jesteśmy krajem natowskim. I drugi wątek, na który trzeba zwrócić uwagę i to komisje powinny wszelkie badać, to jest te 8 lat resetu relacji z Rosją. No ile decyzji korzystnych dla Rosji w tym czasie zostało podjętych przez rząd PO-PSL, to trudno by je spisać nie tylko na półtorej strony, ale na kilkudziesięciu stronach. Ja tylko zwrócę uwagę na tą bardzo grubą rezygnację z Baltic Pipe. Przypominam, że Donald Tusk zrezygnował z realizacji tej inwestycji. A jak ona była potrzebna, to dopiero pokazały rządy Prawa i Sprawiedliwości, motywując to tym, że mamy rosyjskiego gazu pod dostatkiem. I druga, być może nie tej wagi, nie tego ciężaru gatunkowego, ale niesłychanie ważna. Zrezygnowania, a nawet uchwała sejmowa nazywająca, to znaczy usuwająca z nazwania tego, co się stało w Katyniu, zbrodnią ludobójstwa. W dotychczasowych dokumentach to zawsze podkreślaliśmy. Okazuje się, że przygotowano specjalną uchwałę, którą wtedy większość przegłosowała, żeby nazwać to tylko zbrodnią wojenną, bo to był kolejny gest w stronę Rosji. I pomiędzy tymi dwoma sprawami są setki różnego rodzaju rzeczy, które w tym czasie w ukłonach zrobiliśmy na rzecz putinowskiej Rosji. Panie wszystko pośle, powinno być nie tylko opisane, ja bym się chciał zapytać o jeszcze jedną kwestię, bo tarcza antyrakietowa to jest też oczywistość, ale gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Przecież to był klucz do Europy dla Władimira Putina i bez tego klucza wojny by dzisiaj nie było. W 2008 roku Donald Tusk no, jakby zrobił... Panie redaktorze, no właśnie tak się składa, jeżeli pan pozwoli jeszcze dwa zdania w tej sprawie, bo dzisiaj Donald Tusk na portalu X zaatakował bardzo ostro no właśnie wszystkich tych, którzy forsowali budowę Nord Stream 2 i Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No w ten sposób, jak rozumiem, próbuje odwrócić wektor, no bo przecież tak naprawdę zaatakował samego siebie. To on jako premier polskiego rządu tak naprawdę nie zrobił nic, żeby Niemcy z Rosjanami nie zbudowali tych dwóch pierwszych rur Nord Streamów. Ba, ja tylko przypomnę taki incydent z 2010 roku, kiedy finalizowano już Nord Stream pierwszy i zbliżano się do polskich wód z kładzeniem tych rur. No i wtedy polska strona wnioskowała do wykonawców, do właścicieli tego gazociągu, żeby przynajmniej na wysokości Świnoujścia te rury zostały zakopane w Niemoc. Ale to oczywiście skomplikowana inwestycja. W związku z tym Niemcy odmówili, a pani Merkel przekonała Tuska, że jeżeli rzeczywiście te rury będą przeszkadzały kiedyś portowi w Świnoujściu, to się je zakopie wtedy, kiedy gazociąg będzie działał. No, ktokolwiek, kto się odrobinę zna na takich rzeczach, wie,
że pracujący gazociąg nie może być ruszany, a już tym bardziej gdziekolwiek zakopywany. Więc to była mistyfikacja, ale Donald Tusk w imieniu polskiego rządu nawet na takie rzeczy się zgadzał. Nie mówię już o dwóch kolejnych rurach, bo ma pan rację. Tak naprawdę ich zbudowanie doprowadziło do tego, że Rosja, uznając, że Ukraina nie jest już potrzebna do tranzytu rosyjskiego gazu na zachód, zdecydowała się zaatakować Ukrainę. No i dokładnie tak się stało, prawie co do dnia. Jak otwarto tę drugą rurę, to się zaczęła wojna, ale no właśnie, mówiłem o tym, że Donald Tusk harata w gałę. To nie tylko o haratanie w gałę chodzi, bo zapowiedział o organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Zobaczmy, to krótki materiał. Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy to traktowali poważnie. I już nie jedną rzecz udało nam się zorganizować. Może nie tej skali, ale jak państwo pamiętacie, Polska, kiedy się uprze, to naprawdę potrafi osiągnąć wielkie rzeczy. Ten realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to możemy mówić o roku 2040 lub 2044. No tak, sprawa wygląda tak, że polski wniosek został zgłoszony we wrześniu ubiegłego roku w Zakopanem. Akurat byłem na Kongresie Sportu w Zakopanem i słyszałem to na własne uszy. A minister, te propozycje zgłosił prezydent Andrzej Duda, a minister Bortniczuk złożył stosowne dokumenty. Tylko od czasów wyborów nic się w tej sprawie absolutnie nie zdarzyło. Nawet była, znaczy jeżeli coś się zdarzyło, to masa kpin z tejże propozycji złożonej przez prezydenta Andrzeja Dudę i rząd Zjednoczonej Prawicy. To co się takiego stało, że dzisiaj ta koalicja i Donald Tusk zmienił zdanie? Norbert Kaczmarczyk. Obserwując ostatnie poczynania rządu Donalda Tuska i samego premiera, zaczynam powątpiewać w jego tak naprawdę plan, bo można mieć zły plan, ale może on funkcjonować. Tu nie funkcjonuje nic. Tu po prostu jest od konferencji do konferencji, jest tak zwane wyjście, ucieczka do przodu. Jeżeli oni tam wspólnie z ministrem Nitrasem oglądali pewnie niektóre wydarzenia sportowe, Polska przywiozła 10 medali, w tym jeden złoty, no to pewnie sobie panowie wymyślili, trzeba zrobić ucieczkę do przodu, czyli skoro mamy najgorszy wynik od kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o dorobek medalowy, będą nas pewnie obywatele rozliczać, będą pytać, gdzie związki sportowe wydają pieniądze, dlaczego tak po macoszemu traktowani są sami sportowcy, a tłuste koty mają się dobrze. No to Donald Tusk wymyślił, uciekniemy do przodu i będziemy organizować igrzyska. I wydaje mi się, że igrzyska, tak, przy okazji, złożenie wniosku. Wejdę w słowo, ale no, organizować igrzyska w czasie konfliktu z Komitetem Olimpijskim Polskim, to trochę nie wróży. Ja myślę, że to jest cywilizowane, mocne gospodarczo i sportowo państwo powinno składać takie wnioski. Nie powinno to być wielkie halo komunikowane przez premiera. Są momenty oczywiście, ale dla premiera są dużo ważniejsze rzeczy. Ja bym chciał usłyszeć o realizacji kwestii związanych z wydatkowaniem chociażby Polskiego Ładu dla Polski powiatowo-gminnej, zablokowane środki dla mniejszych ośrodków, zablokowane środki dla straży pożarnych, wsadzanie posłów do więzień, atak na opozycję. No, zajmuje się Donald Tusk niestety tylko igrzyskami politycznymi, a tutaj wymyślił, że on też będzie robił igrzyska sportowe, więc jeszcze bardziej jestem zawiedziony tym rządem, bo tu nie ma żadnego planu, ani nawet złego planu. Tu po prostu jest konferencja prasowa i zastanawianie się, co dzisiaj robimy. Istniały kiedyś takie redakcje,
redakcje informacyjne, których już nie ma, że one się spotykały rano i się zastanawiały, no co byśmy sobie dzisiaj zrobili. Tam nie było żadnego planu, tam było tylko plan na dziś, na ewentualne wyjście na jakąś konferencję, zrobienie jakiegoś jednego materiału. Rząd, redakcja opiera się na planach krótko i długoterminowych. Ten rząd nie opiera się na żadnych planach, co widzimy po ostatnich poczynaniach rządu Donalda Tuska. Pan poseł Grzegorz Płaczek, panie pośle, bo to ja rozumiałem tę propozycję składaną we wrześniu, że ta olimpiada ma być no jakimś taką wisienką na torcie w rozwoju Polski, polskiej gospodarki. No tymczasem, i mówił o tym trochę pan poseł Norbert Kaczmarczyk, no zatrzymał się ten rozwój. Te kluczowe inwestycje jak CPK czy atom, budowa elektrowni atomowej stoją pod znakiem zapytania. To gdzie ci ludzie przyjadą, jak przyjadą na olimpiadę? Przepraszam, wylądują w Modlinie? Jak to ma wyglądać? Przecież to wszystko jest postawione na głowie. No, zacznijmy od tego, że historycznie ostatnia olimpiada, ostatnie igrzyska olimpijskie, które przyniosły przychody, dochody dla państwa, które organizowało daną olimpiadę, to mówimy o latach 1980. Zorganizowanie igrzysk w Tokio, wystarczy sprawdzić oficjalne informacje, to był wydatek 60 miliardów złotych dla Japonii. Japonia się długo potem musiała podnosić, a potem po tym wydatku. My oczywiście będziemy się teraz musieli zmierzyć jako posłowie z pewną narracją, gdzie będzie nam ktoś chciał sprzedać taką bajeczkę, że będziemy to robić dla Polski, że będziemy popularyzować Polskę, że będziemy teraz dumni jako Polacy i to przyniesie nam określone skutki. No absolutna bzdura. Po pierwsze tak, nie stać nas na to. Po prostu jesteśmy biednym krajem albo jesteśmy, innymi słowy, w sytuacji, gdzie mamy naprawdę poważniejsze problemy niż organizowanie igrzysk za 20 lat. To po pierwsze. Ale panie pośle, bo to było tak, że myśmy, Polska była krajem no już tam pukającym do tego G20. Tak, ale byliśmy w innej sytuacji gospodarczej. To były jednak czasy przedpandemiczne, to jednak były czasy, kiedy sytuacja geopolityczna wyglądała troszeczkę inaczej. Nie bardzo rozumiem, jak można było w ogóle wyjść z taką inicjatywą. Przyznam szczerze, że jako poseł, to jest mój 9. miesiąc, kiedy zasiadam w ławach poselskich, zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi, jeśli chodzi o budowanie przyszłości naszego kraju. Dlatego, że takie ważne decyzje jak organizowanie igrzysk olimpijskich, ja rozumiem, że ktoś rządzi, a ktoś jest w opozycji, no to jednak są decyzje strategiczne dla państwa. To są jednak decyzje, które jeżeli robimy wszystko, żeby tak się stało. Jeżeli obecny rząd straci kiedyś władzę, to my wszyscy będziemy musieli kontynuować raz podjętą decyzję. To jest sytuacja, która w mojej ocenie wymaga tego, żeby usiąść wspólnie razem do stołu, pomimo różnic, o takich decyzjach. Takie decyzje powinny zapadać jednak w nieco szerszym gronie niż tylko w gabinecie pana premiera Tuska. Nie rozumiem tej decyzji. Ja uwielbiam sportowe wydarzenia. Sam często chodzę, 2 dni temu byłem w Warszawie, Real z Atalantą. Natomiast no, zorganizowanie olimpiady i wydanie 60 miliardów złotych historycznie, a pewnie znając Polskę, to pewnie wydamy 4 razy tyle. No, moim zdaniem to jest pomysł, który jest, mógłbym porównać do tego, że ktoś rzuca po prostu kulą. Tam, że w Paryżu to dużo taniej. Tylko żeby podwykonawców wypłacił pan premier. No właśnie, bo to też już mamy pewne doświadczenia, jak rząd Donalda Tuska realizował ideę, którą, przypomnę, ideę zorganizowania Euro, czyli Mistrzostw Europy w Polsce, też zgłosił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a jak później było wykonywana, no właśnie, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, no to jak to będzie, jeśli chodzi o rozwój gospodarki? Czy nas może rzeczywiście nie być stać na takie organizacje takich, takie imprezy? Bo jeszcze też przypominam, że to akurat ten 2040 to jest ten moment, który zgodnie z tymi zielonymi nowymi tam regulacjami mamy być już tam w 50%. 50. Proszę?
90. No to wygląda na to, że jak jeszcze do tego nie zbudują elektrowni atomowej, to będziemy przy świeczkach te igrzyska mogli organizować. Klimatycznie. Panie redaktorze, tak duży kraj jak Polska leżący w środku Europy, no 20 gospodarka świata powinna sobie stawiać ambitne cele i ja oczywiście bym nie dyskredytował tego wielkiego wyzwania, ale tutaj moi koledzy oczywiście mają rację. To jest zrobione w taki sposób, żeby to była po prostu przykrywka na bieżące problemy. Panowie posłowie mają rację, że rzeczywiście, żeby wziąć się za taką imprezę, to wszystkie siły polityczne powinny być zaproszone do stołu i powinniśmy się wspólnie zastanowić, czy za te 20 lat będzie nas na to stać. Co więcej, co zrobimy przez te 20 lat, żeby nasza gospodarka poszła zdecydowanie do przodu. A pan wspominał no, te rzeczy, które zostały rozpoczęte i zaawansowane. No, jeżeli kwestionuje się CPK, wprawdzie no, mydli się oczy, że będziemy to robić i tak dalej, ale ta koncepcja portu lotniczego, to znaczy Okęcia, Modlina, no i wreszcie Baranowa, no jest pomysłem kompletnie kuriozalnym. Jeżeli ten pomysł został rzeczywiście przedstawiony, to znaczy, że nic z tego nie będzie. Kluczowa sprawa dla naszego miksu energetycznego to energetyka atomowa. No słyszymy od nowej pani minister, że nie 34 rok, tylko 40 albo nawet może 45. Ma pan rację. Jeżeli my tych elektrowni atomowych nie będziemy mieli w końcówce lat 30., to te igrzyska trzeba będzie robić przy świeczkach. No bo oczywiście będziemy mieli odpowiednią część energii odnawialnej, bardzo dużą. No ale jak wszyscy doskonale wiemy, tak się zdarza na tym świecie, że często nie wieje i nie świeci słońce. W związku z tym potrzebna jest gigantyczna rezerwa, która w tym czasie będzie pracowała. A to jest w naszych warunkach tylko atom. A te daty powalają po prostu z nóg. Wreszcie no, rozwój portów, w tym rozbudowa portów w Świnoujściu, także legła w gruzach. Ja słyszę, że nawet kwestionuje się inwestycje, które są od 3 lat realizowane. Mam na myśli tę wielką inwestycję petrochemiczną Olefiny 3. No teraz słyszymy, że nowy zarząd Orlenu dochodzi do wniosku, że to jest inwestycja nieefektywna ekonomicznie. No panie redaktorze, to znaczy, że za tego rządu nie będziemy realizowali żadnych inwestycji, oprócz, no właśnie, i tutaj przypomnę tę konferencję Donalda Tuska, Orliki, to jest najlepsze, co mi się w życiu zdarzyło, mówi Donald Tusk. Panie redaktorze, co z tego wynika, że premier, który przez 7 lat był premierem, a później przez 5 lat szefem Rady Europejskiej, to budowa Orlików, zresztą tego nie robił rząd, tylko to zrobiły samorządy, zresztą finansując połowę te inwestycje. To jest coś najlepszego, co się w życiu premierowi przytrafiło. Przecież to jest totalna kompromitacja. I to jest na stronie Platformy podwieszone, te słowa. Orliki to jest najlepsze, co mi się w życiu przytrafiło. No to jeżeli nasz premier i ten rząd mierzy tak wysoko, to my możemy zorganizować najwyżej, przy całym szacunku dla LZS-ów, Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. No chyba tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, które kończył pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dziękuję panie pośle. Dziękuję bardzo. Pan poseł. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Pan poseł Grzegorz Adam Płaczek, Konfederacja, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru. Dziękuję panowie. I pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Suwerenna Polska. Kłaniam się, panie pośle, dziękuję. Dziękuję, kłaniam się państwu. Państwu dziękuję za uwagę, ale zanim tak już zupełnie podziękuję, to zaproszę na godzinę 22 na wiec Donalda Trumpa prosto z Pensylwanii. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej ten wiec, więc nie trzeba zarywać nocy, żeby zobaczyć naprawdę znaczące wydarzenie wprost ze Stanów Zjednoczonych, a za chwilę przegląd prasy niemieckiej przygotowany przez Aleksandra Wierzyńskiego. Ja państwu dziękuję. Życzę miłego wieczoru z Telewizją Republika.